Stanisław Karolak, Danuta Wasilewska. Rozmowa. To jest moja koleżanka Wanda. Ona tu mieszka. To jest jej siostra Irena, a to jej brat Janusz. A kto to jest? To jest jej matka, a to jej ojciec. To są jej rodzice. Czy oni też tu mieszkają? Nie, oni tu nie mieszkają. To nie jest ich mieszkanie. Tu mieszka tylko Wanda i Irena. Gdzie one są teraz? Wanda i Irena są w domu. One odpoczywają. Co to jest? To jest ich książka, gazeta i czasopismo. Czy Wanda czyta? Tak, Wanda czyta, a Irena słucha. Zwiedzamy miasto. Czy pani jest tu po raz pierwszy? Tak. A pan? Ja również. Co państwo chcą teraz zobaczyć?
Ja chcę zwiedzić muzeum i zobaczyć Stare Miasto. Właśnie teraz w muzeum jest ciekawa wystawa, współczesne malarstwo polskie. Czy pan również chce zwiedzić muzeum? Owszem. Poza tym chcę zobaczyć tutejsze teatry. Jakie tu są teatry? Dwa teatry dramatyczne, opera i operetka. A może Państwo chcą również zobaczyć nasze parki? Niedaleko muzeum są dwa piękne parki i ogród botaniczny. Chętnie, ale najpierw proszę nam pokazać Stare Miasto. Czy Państwo chcą jechać, czy iść pieszo? Ja wolę pójść pieszo. Chcę oglądać domy, sklepy, wystawy. A pan? Ja także. Zbliżają się wakacje. Dzień dobry, Olu. Co pani czyta? A, to pan. Dzień dobry. Powtarzam literaturę. Chyba pani ostatni egzamin. Przecież za tydzień zaczynają się wakacje. Nie, jeszcze nie ostatni.
A ja od wczoraj mam urlop. Dokąd wybiera się pan w tym roku? Ja i moja żona co rok spędzamy urlop nad morzem. Bardzo dobrze tam odpoczywamy. Mamy własny namiot, żaglówkę. Kiedy państwo wyjeżdżają? Za 3 dni. Dziś chcę kupić bilety. A gdzie pani spędza wakacje? Dopiero się zastanawiam, dokąd pojechać. Zapraszamy panią nad morze. Bardzo chcę zobaczyć góry. Tatry czy Sudety? Tatry znam. Chcę zobaczyć Sudety, Kudowę, Polanice, Duszniki. Tam warto pojechać. Kiedy pani ma egzamin? Jutro. Już jutro. To przepraszam, nie przeszkadzam. Proszę się uczyć. Do widzenia. Do widzenia. Proszę pozdrowić żonę. Dziękuję.